Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób nihilizm jest śmiercią rozumu. Zapraszam. Najpierw wyjaśnię pojęcia, których będę używał. Pierwsze pojęcie to obiektywna rzeczywistość. Obiektywna rzeczywistość to jest to, co jest, czyli byty, obiektywnie, czyli istniejące niezależnie od naszego poznania. A więc taka obiektywna rzeczywistość to na przykład kubek. Istnieje on niezależnie od tego, czy tego chcę, czy tego nie chcę. Mogę go nie poznać lub poznać, mogę go poznać błędnie lub właściwie, ale on po prostu istnieje. I jeśli ktoś nie wierzy w jego istnienie, to najlepiej tym kubkiem w niego rzucić. Wprawdzie nie zachęcam do próbowania tego w domu, ale co do zasady jest to najprostsza metoda, żeby przekonać kogoś o istnieniu jakiegoś przedmiotu, skonfrontować go z tymże właśnie przedmiotem. Drugie pojęcie, którego już użyłem, to poznanie. Poznanie to nasze wejście w kontakt z tąże rzeczywistością, a więc mam kubek, widzę go, dotykam go, mogę go posmakować. No oczywiście kubek za bardzo smaku nie ma, ale jak najbardziej dzieci właśnie również w ten sposób rzeczywistość poznają, wszystko próbują posmakować, chcą również tym zmysłem doświadczyć rzeczywistości. Można w pewnym sensie posłuchać nawet kubka, gdy w niego uderzymy. Także poprzez nasze poznanie wchodzimy w kontakt z obiektywną rzeczywistością. Więc ja poprzez poznanie wchodzę w kontakt z rzeczywistością. Jeśli myślicie, że to są rzeczy zupełnie oczywiste, to znaczy, że nie wiecie, o czym będziemy dzisiaj mówili, bo będziemy mówili o rzeczach niezwykle oczywistych, a właśnie dla nihilistów rzeczy najbardziej oczywiste okazują się rzeczami najtrudniejszymi. Subiektywna opinia to kolejne pojęcie, którym będę się posługiwał. Czymże jest taka subiektywna opinia? Subiektywna opinia to jest mój osąd o rzeczywistości, którą poznałem poprzez mój akt poznania. Więc ja poznałem tę obiektywną rzeczywistość, ten kubek, wyrobiłem sobie pewien osąd. Powiedziałem, że to jest kubek, służy on do tego i tego, jest zrobiony z takiego i takiego materiału i ma taki i taki kolor. Oczywiście moja subiektywna opinia może być błędna. Tak, może się okazać, że tak naprawdę to, co wziąłem za kubek, to było naczynie przeznaczone na trzymanie w nim pędzli albo czegoś takiego. Co do zasady, subiektywna opinia może być niewłaściwa, natomiast właśnie dzisiaj będziemy mówili o tym, czy jest ze swego gruntu niewłaściwa i czy w ogóle może być właściwa. Ale najpierw te trzy pojęcia. Obiektywna rzeczywistość, czyli kubek, moje subiektywne poznanie, czy moje poznanie najpierw, czyli jak w jaki sposób ja wchodzę w kontekst z rzeczywistością i później moja opinia, którą sobie wyrabiam na podstawie mojego poznania. To są trzy podstawowe pojęcia, których będziemy używali. Gdy w poprzednim materiale, który wzbudził pewne zainteresowanie, powiedziałem o tym, że gdy nihilista mówi, obiektywna rzeczywistość jest niepoznawalna, to wypowiada on rzecz wewnętrznie sprzeczną, bo właśnie próbuje wypowiedzieć jakąś obiektywną prawdę, jednocześnie twierdząc, że do obiektywnej prawdy dotrzeć się nie da. To w komentarzach mnóstwo osób napisało, ale przecież pan Fiałkowski, do którego tam się odnosiłem, on wcale nie twierdzi, że on mówi obiektywne prawdy, tylko to są wszystko jego subiektywne opinie. Otóż to nic nie zmienia. Oczywiście, że my wypowiadamy nasze subiektywne opinie, ale nasza subiektywna opinia, ona ma sens tylko wtedy, gdy ona w jakikolwiek sposób odnosi się do rzeczywistości. Jeśli by tak faktycznie było, że nasza subiektywna opinia w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistości, to wtedy nie ma sensu w ogóle mówić. Po kolei. Człowiek, który mówi, moja subiektywna opinia jest taka, że rzeczywistość jest z gruntu, co do zasady jest niepoznawalna. A to mam na myśli, gdy mówię, uważam, że rzeczywistość jest niepoznawalna. Taka jest moja opinia, tak twierdzą właśnie tutaj zwolennicy pana Fiałkowskiego, że on twierdzi, że jego subiektywna opinia jest taka, że rzeczywistość jest niepoznawalna. Zwracam uwagę, że stwierdzenie, że rzeczywistość jest niepoznawalna, jest stwierdzeniem ogólnym. To nie oznacza, że
jest troszkę niepoznawalna, a troszkę poznawalna. To nie oznacza, że dla mnie jest niepoznawalna, a kto inny może ją poznać. Tylko to oznacza, to jest stwierdzenie ogólne, które spróbuje być jakby subiektywne, stać się subiektywne przez stwierdzenie, że to jest moja opinia. Tak? Czyli ja doszedłem do przekonania, że rzeczywistość jest niepoznawalna. Druga część tego zdania jest obiektywna, natomiast w pierwszej części tutaj drogi nihilista próbuje uczynić z tego wypowiedź subiektywną, mówiąc, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, czyli ktoś może mieć inną opinię. Tak, ktoś może mieć inną opinię, ktoś może myśleć, że to nie jest kubek, tylko to jest tramwaj. I może próbować do niego wsiąść, może próbować nim jechać. Ktoś może mieć taką opinię. Natomiast jak najbardziej jesteśmy w stanie weryfikować, czy nasza opinia jest słuszna, czy nie jest słuszna. A więc zdanie, moja opinia jest taka, że rzeczywistość jest niepoznawalna, jest samo w sobie sprzeczne. Tak samo jak po prostu powiedzenie, rzeczywistość jest niepoznawalna. Dlaczego? Jeśli faktycznie na poważnie biorę te słowa, czyli przypisuję rzeczywistości tą właściwość niepoznawalna, ona jest niepoznawalna. Jeśli naprawdę jest niepoznawalna, to ja nie mam prawa nic o niej powiedzieć. Aby cokolwiek powiedzieć o jakiejkolwiek rzeczywistości, musi ona być przynajmniej w jakimś stopniu poznawalna. Żebym ja mógł się wypowiedzieć na jakiś temat, muszę w jakikolwiek sposób do niego dotrzeć. Ja mogę wtedy powiedzieć, ta rzeczywistość właśnie na podstawie obserwacji, widzę, że różne obserwacje są i różni ludzie to inaczej postrzegają, mogę powiedzieć, ta rzeczywistość tutaj konkretna, jest bardzo trudno ją poznać i poznajemy ją tylko w jakiś niejasny sposób, nieczytelny. To jest rzecz zupełnie naturalna, racjonalna. Natomiast jeśli ja z zasady mówię, że rzeczywistość jest niepoznawalna, to znaczy, że uważam, że do tej rzeczywistości w żaden sposób dotrzeć naszym poznaniem nie możemy. A skoro nie możemy w żaden sposób dotrzeć, to nie mamy prawa też nic o niej powiedzieć. Gdybyśmy mieli faktycznie, gdyby były rzeczywistości absolutnie dla nas niepoznawalne, no to nie w ogóle byśmy nie wpadli na pomysł, żeby o nich mówić. Bo nie wiedzielibyśmy nic o ich istnieniu. Jeśli coś byłoby dla nas całkowicie niepoznawalne, to nikt nie wpadł na pomysł, żeby o tym cokolwiek powiedzieć, bo nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób wejść w kontakt. A więc jeśli w ogóle człowiek mówi o rzeczywistości, jeśli cokolwiek w ogóle uznajemy za istniejące, tak? Jeśli w jakikolwiek sposób się wypowiadamy na ten temat, przypisujemy jakąkolwiek cechę, jakiejkolwiek rzeczywistości, to znaczy, że w jakikolwiek, przynajmniej bardzo niepewny sposób weszliśmy już w kontakt z tą rzeczywistością. A więc człowiek, który mówi, rzeczywistość jest niepoznawalna, przypisuje rzeczywistości pewną ogólną cechę. A więc w jakiś sposób już tą rzeczywistość poznał, a więc nie jest ona całkowicie niepoznawalna, a więc jego zdanie, które przed chwilą wypowiedział, jest sprzeczne. Mam nadzieję, że to jest czytelne. Jeśli komuś to się wydaje niejasne, nieczytelne, to proszę o zadawanie precyzyjnych pytań, co dokładnie uważa za niewłaściwe, nieczytelne, niejasne. Będę próbował to wyjaśnić. Zwracam tutaj na to uwagę, że stwierdzenie, że rzeczywistość, która jest obiektywna, nie jest wcale łatwa do poznania, że łatwo nasze poznanie może się mylić, że nasze subiektywne poznanie i subiektywne osądy jak najbardziej są omylne, to jest zdrowa katolicka teoria poznania, a nie nihilizm. Nihilizm zakłada, że właśnie rzeczywistość jest co do zasady swojej niepoznawalna i dlatego uważam, że jest on od samego początku wewnętrznie sprzeczny. Wypowiada bowiem ogólną prawdę na temat czegoś, o czym on twierdzi, że nie da się nic powiedzieć, że jest bariera absolutna pomiędzy nami a tąże rzeczywistością. Wobec tego myślę, że nihilista powinien próbować ratować się powiedzeniem, że no dobrze, ale ogólnych prawd nie jesteśmy w stanie poznać z wystarczającą pewnością. Myślę, że są tacy nihiliści w wersji light, którzy powiedzą właśnie tak, no może tam jesteśmy w stanie poznać ten kubek i odróżnić go od tramwaju, ale jeśli chodzi o ogólne prawdy, no to nie jesteśmy w stanie ich poznać na tyle pewnie, żeby wyciągnąć jakieś konkretne, obowiązujące wnioski. Cóż należy na to odpowiedzieć?
rzeczywistość jest dla nas zasadniczo poznawalna. Pomimo tego, że łatwo możemy popaść w jakiś błąd, co do zasady mamy wystarczające środki do poznania rzeczywistości, żeby w sposób racjonalny ułożyć według tego poznania, zgodnie z tym poznaniem, nasze życie. I to, co teraz powiedziałem, wcale nie jest oczywiste. To jest wielka zasługa również wiary, wielka zasługa Kościoła katolickiego, który właśnie tą prawdę przekazuje, że człowiek ma rozum. Rozum, który jest w stanie poznać rzeczywistość. Rozum, który wchodzi w kontakt z rzeczywistością, a ta rzeczywistość ma jednego stwórcę, prawodawcę, a więc ona jest ułożona, uporządkowana, a więc prawa fizyki na przykład są rzeczą, którą warto studiować, bowiem ona będzie obowiązywała, bowiem to są rzeczy, które właśnie porządkują świat, a ten jest zasadniczo uporządkowany. A więc widzimy, że głębokie teologiczne prawdy, jeden stwórca, który jest prawodawcą dla całego wszechświata, nasz rozum, jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga właśnie w ten sposób, że mamy rozum i wolną wolę i nasz rozum, który potrafi te ogólne prawdy poznać. To, co nam się może wydawać oczywiste, wcale oczywiste nie jest. I właśnie taki nihilista po prostu te prawdy zaneguje. I w tym materiale staram się wykazać, że zanegowanie tych prawd prowadzi do śmierci jednostki w skrajnym przypadku, a przynajmniej do samobójstwa rozumu. Po kolei. Drogi nihilisto, skoro rzeczywistość jest niepoznawalna, to czy 2 plus 2 równa się 4? Jeśli odpowiesz mi tak, to uważam, że nie jesteś nihilistą. Jeśli odpowiesz mi, to jest tylko i wyłącznie moje mniemanie, moja subiektywna opinia. No to ja się zapytam, to dlaczego, jeśli ktoś, kto jest ci winny 10 tysięcy złotych, odda ci 10 złotych, to, bo on też jest nihilistą i uważa, że te zera nie mają żadnego znaczenia, to czy będziesz próbował dochodzić swoich praw? A jeśli tak, to dlaczego? Co daje ci pewność, że twoja opinia jest słuszna, a jego nie? Że te zera faktycznie mają znaczenie? Skąd wiesz, że w ogóle pożyczyłeś mu jakieś pieniądze? Skoro rzeczywistość jest niepoznawalna, skoro w ogóle nie jesteś w stanie wejść w kontakt z rzeczywistością, jakim prawem uważasz, że twoja opinia jest lepsza od czyjejś innej opinii? A nawet jeśli pójdziesz przed sąd, no to jakim prawem uważasz, że ten sąd ma prawo cokolwiek osądzać? Dlaczego opinia sądu jest dla ciebie w jakikolwiek sposób prawomocna? Czy w jaki sposób ona w ogóle obowiązuje? Skoro to są wszystko tylko opinie. Ty nawet nie wiesz, czy ten sąd istnieje i czy pieniądze istnieją i czy ten człowiek istnieje i czy sam istniejesz, jeśli jesteś naprawdę nihilistą. Inny przykład. Czy samochody z silnikiem diesla można tankować mlekiem? Jeśli odpowiesz nie, no to ja ci odpowiem, nie jesteś prawdziwym nihilistą. Jeśli odpowiesz, to jest twoja, tylko i wyłącznie twoja subiektywna opinia, to dlaczego nie spróbujesz tego, skoro to jest tylko subiektywna opinia? Dlaczego wszyscy tankują te właśnie samochody w ten właśnie sposób? Skoro to są tylko i wyłącznie subiektywne opinie, czyli ja nie mam możliwości dotarcia do rzeczywistości, to ja nie wiem, co tam trzeba wlać. Ja w ogóle nie wiem, czy ten samochód istnieje i co tam jest i czy właśnie trzeba tam wlać mleko, czy olej słonecznikowy, czy cokolwiek innego. Skoro ja nie jestem w stanie poznać rzeczywistości, to ja nie mogę wyciągnąć ogólnych wniosków. Dlaczego stoisz na czerwonym świetle, gdy przy sygnalizatorze, gdy jedziesz samochodem? Przecież to jest tylko twoja subiektywna opinia, że widzisz to czerwone światło. Dlaczego twoje życie układasz według praw, których w ogóle nie jesteś pewien? Całe swoje życie układasz według praw, których wcale pewien nie jesteś, które są tylko twoją subiektywną opinią. Nihilizm ostatecznie zniszczy również nauki przyrodnicze. Nie wydarzy się to od razu, ale powiedzmy, z biegiem czasu jak najbardziej może okazać się śmiercią nauk przyrodniczych. Tak jak wiara w Stwórcę, czyli jednego prawodawcę, który wpisał w całe stworzenie pewne prawa i wiara w to, że nasz rozum od Boga pochodzi i jest w stanie do tej rzeczywistości dotrzeć, napędziła nauki przyrodnicze, tak zanegowanie tego, że w ogóle rzeczywistość jest poznawalna, z czasem może zniszczyć nauki przyrodnicze, jeśli faktycznie konsekwentnie będzie to wchodziło do głowy społeczeństwa. Pierwsze pokolenia jeszcze drastycznych wniosków z tego nie wyciągną, bo jeszcze mają w tyle głowy katolickie przekonania. Tak, katolickie w cudzysłowie to mogą być po prostu zdroworozsądkowe przekonania, które gdzieś tam pozostały po cywilizacji łacińskiej.
na której gruzach wciąż jeszcze żyjemy. Dlaczego uważam nihilizm za śmierć rozumu, śmierć również nauk przyrodniczych? Ano, naukowiec musi uznawać stałość praw fizycznych. Bez tego, bez stałości praw fizyki, nic nie ma sensu. Żadne pomiary, żadne prawa. Określanie jakichkolwiek praw, prawa grawitacji, nie ma sensu, jeśli nie wierzy się w to, że to prawo będzie obowiązywało. Możemy szukać właśnie tutaj, jakie są wyjątki, w jaki sposób zostaje, gdzieś tam wygięte, coś tam. Ale jeśli w ogóle nie wierzę w to, że jakiekolwiek stałe prawo może istnieć, to nie ma sensu nic badać. Nihilista, w jaki sposób nihilista może uprawiać naukę, skoro on nie wierzy w to, że jest w stanie dotrzeć do obiektywnej rzeczywistości? Robi pomiary. Przecież on nie wierzy w ogóle w to, że dociera do czegokolwiek swoim rozumem. A więc co on tam mierzy? Czy on wie na pewno, jaki jest ten pomiar? Nie. To jest tylko jego opinia. Zapisuje tylko swoją opinię, gdy zapisuje wyniki jakichś pomiarów. To są tylko i wyłącznie jego opinie. On nawet nie wie, czy ten miernik istnieje, którego używa. Nic nie wie. Właśnie. To wszystko wątpi. Zapisuje, gdzieś tam zapisuje, a później na podstawie tych badań, które są tylko jego opiniami, zostają budowane na przykład statki kosmiczne, rakiety i ludzie tam są wsadzani i wysyłani w kosmos. I teraz ludzkie życie zależy od tego, czy te wyniki tych badań były dobre, czy nie. A ten człowiek nawet nie wie, czy te wyniki istnieją, czy rzeczywistość, którą mierzył, istnieje. To jest absolutnie nieracjonalne. Takie podejście jest absolutnie nieracjonalne. A być może pociesza tego nihilistę to, że on nie wie w sumie, czy ta rakieta istnieje, czy kosmonauta istnieje, czy kosmos istnieje i może nawet nie wie, że, czy on sam istnieje. Ściśle rzecz biorąc, nihilizm jakby w swoim samym rdzeniu jest sprzeczny sam w sobie, jest śmiercią dla rozumu. I teraz drugi nihilisto, jeśli masz zamiar teraz napisać komentarz po tym filmie, po obejrzeniu go, to pamiętaj o tym, gdy wyciągniesz ręce do klawiatury, że ty nie wiesz, czy na pewno ta klawiatura tam jest. Ty nie wiesz, do czego ona na pewno służy. To są wszystko tylko twoje opinie. Pamiętaj, że ty nawet nie wiesz, czy oglądałeś ten film, ani co ja w nim tak naprawdę powiedziałem, bo to są tylko twoje opinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.